Cześć, z tej strony Ziwach i jak co dziesiąty odcinek witam Was gorąco w przeglądzie nowego dodatku do Simsów. Tym razem ankietę wygrało Nie z tego świata, inaczej zwane Supernaturals, więc już widzę pierwszą zmianę. Mam do wyboru, wow, wilkołaka, wróżkę, czarownika, wampira, ducha i Gina, tak? Tylko wyłączyłam wszystkie inne dodatki, żeby mi nie muliło gry, więc mamy człowieka. Wilkołaki mają dwie postacie, mogą modyfikować każdą z nich. Jeśli chcesz zmienić postać, użyj przycisku przemiana nad portretem Sima. Rozumiem, że tutaj. Dosyć wolno to chodzi. Wow. Zarąbiste. Podoba mi się to. Dobra, czyli mamy wilkołaka. Mamy jeszcze wróżkę. Czy pan wróżek też jest? Jest pan wróżek. Fajnie wygląda. Oczy mu się chyba świecą. A nie, jednak nie. Mamy czarownicę. Który ma różdżkę. Ale z tego co widzę, nie ma tutaj przemiany. Jest wampir. Ach, jak się oblizuje. Wampir. Troszkę wolno to działa, już to widzę, bo przy wyłączeniu wszystkich dodatków, a komputer ma w miarę ok, więc to nie tego wina. Jest wampir, który w porównaniu do czwórki nie ma tej przemiany z człowieka na wampira. Jest też duch. Duch świeci. Duch mocno świeci. Więc to tyle. Wróćmy do człowieka. A zauważyłam jeszcze jedną zmianę. Tutaj mam coś obok. Halo. Co to się dzieje? To sobie zamykam. Zastanawiamy to. Elementy ducha. Wow. Ze starości. Utonięcie. Śmierć z głodu. Inne kolory są. Parażenie prądem. Ej, zarąbiste. Jak on się mieni. Śmiertelne poparzenie. Klątwa mumii. Żywy posąg. Wodny grób. Meteor. Też fajnie wygląda. Transmutacja. Klątwa nawiedzenia. Śmierć od fasoli żelka. Fiolet. Od zamarznięcia na śmierć, śmierć od nagłego uderzenia, śmierć od zrzędzenia, odwodnione, utonął podczas nurkowania, rekin, też ciekawie wygląda, anomalia czasowa, upadek z nieba i futurystyczny nagrobek holograficzny. Ciekawe, czy poprzednio nie było też takiej opcji, której nie zauważyłam. Niestety chodzi to strasznie wolno. Wróżka też tutaj ma wróżkowe elementy. Może mieć błędne ogniki. Ale ładne skrzydło. Senna ważka. Okej, rodzaje skrzydeł. Majestatyczny monarch. Wspaniały zakrętas. Fantazyjne paprotki. Chyba najładniejsze. I pracowity trzmiel. Maciupki takie. Dobra, wróćmy do człowieka i sprawdźmy, jakie elementy zostały nam dodane. Jeżeli chodzi o męskie fryzury, to po kolei mamy takie długie włosy zaczesane do tyłu. Miałam mówić z pasemkami, no ale w sumie zależy, jaki kolor wybierzemy. Ale są to takie dłuższe włosy, które dla kobiety też by w sumie dały radę. Jest taka fryzura na wczesnego Justina Biebera. Podniesiony do góry, prawie jak Edward ze Zmierzchu. W sumie pasuje do tego dodatku. Tutaj taki bardziej niesforny, jakiś licealista z bogatego domu. I mamy połączenie, z kim on mi się kojarzy? Była kiedyś taka bajka słoneczna Sony i tam był Chad chyba? I właśnie ten aktor miał podobną fryzurkę. Jeżeli chodzi, co się dzieje pod czapą, to pod czapą mamy jakieś takie stroje, inaczej, mamy czapki trochę jak smurfów, z takim daszkiem, jak jakichś krasnoludków.
One się w sumie nie różnią niczym dużym, bo wszystkie mają dosyć podobny krój, różnią się tylko włosami, które są pod tą czapką. I mamy również coś takiego jak taka bandama cyganki, tak bym to nazwała. Mamy również taki strój, powiedziałabym, że do łapania os, znaczy nie do łapania, tylko osoby, która się broni przed osami. Mamy również włosy z takim warkoczykiem, albo inaczej innym plecioncem. Pleciąc, w ogóle nie ma takiego słowa, ale spoko. Z różnymi kolorami gumek. Mamy kucyka męskiego i również różne gumki. No i mamy daszki. Ale ten kucyk i te daszki już nie są z tego dodatku, tak więc to by było na tyle. Jeżeli chodzi o zarost, to już widzę dwie brody. Mamy taką właśnie, obie są pod wilkołaka, bym powiedziała. I obie są brzydkie. Nie mówię, może się komuś spodoba. Jest też nowe owłosienie i obstawiam, że to owłosienie też jest głównie skierowane do bycia wilkiem. I to nie tylko na klacie, ale również na rękach i oczywiście na nogach, czyli może być taki cały zarośnięty. Czy mi się to podoba? Średnio. A właśnie, a brwi nie ma takich zarośniętych? Jak to? Nie ma. Doszedł nowy makijaż. Takie bardzo ciemne plamy dookoła oczu. I taki kontur właśnie też na, powiedziałabym, na wilkołaka. Usta również, albo pod wampira może. I makijaż całej twarzy. Popękana twarz. Popękana twarz. No i tyle. Jeżeli chodzi o tatuaże, to są nowe tatuaże. Jest, mówimy nie czosnkowi, jest jakiś taki wzorek, którego raczej wszyscy się wstydzą. Za małe są te wzorki, nie podobają mi się. O, może ten, jako taki w nieoczywistym miejscu, nieoczywisty tatuaż, kotek, jest Illuminati, są wilki, chmurki, no i tyle. Jeżeli chodzi o rękawy i tak dalej, to wszystko wygląda dokładnie tak samo. Przejdźmy do ubrań. Jak przystało na wilkołaki i na tego typu dziwne, jakby to powiedzieć, nie dziwni ludzie, tylko dziwne stworzenia. Mamy potargane koszule, które nie sądzę, jakby do niczego mi nie pasują. Mamy potargane t-shirty, też mi do niczego nie pasują, chyba że będziemy się bawić w Menela. Mamy coś takiego i to mi kompletnie do niczego nie pasuje, więc w ogóle nie moja bajka. Kolejny strój, też nie moja bajka. Coś czuję, że tu kiepsko będzie. O, już miałam mówić? Dobra, to jest okej. To jest dosyć fajna kurtka. Ten płaszcz w sumie też można ograć właśnie w takim innym kolorze. Dobra, to też przejdzie. Oprócz tego, że ta kamizelka pod spodem jest kiepska, to byłoby ok. Tu zapięty płaszczyk zawsze spoko. To jest dziwne. Jakby nie do końca mi się podoba taki trochę strój może szlachecki, właśnie tu z zegarkiem zwisającym z klapy. To ujdzie. To może do jakiegoś eleganckiego stroju. Nie. O, nie, dalej nie. Dziwnie ta talia wygląda. Dla kobiety bardziej. Sweterek, koszula, żakiecik. Przejdziemy. O matko, kochana, co to jest? Jakiś fashion week można robić. Znowu to samo, jakby powtarzają się te rzeczy moim zdaniem. To jest okej, sweterek. Takiego jeszcze w Simsach nie widziałam w moich rozgrywkach, więc to może fajnie przetrwać. To już mi się nie podoba ze względu na kolory, chyba że zrobiłabym identyczny kolor bluzki i długiego rękawa, bo ten szalik pod spodem jest spoko. Jeżeli chodzi o spodnie, no to oczywiście mamy potargane portki. Mamy spodnie eleganckie, są bardzo ładne, muszę przyznać, fajnie marszczone w dobrych miejscach. O nie, nie, nie. O nie, 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 nie. To jest dla tych skrzatów, tak?
Te spodnie będą ok, właśnie tylko te zamki bym zrobiła czarne i wtedy przejdą. Jety nie za bardzo mi tutaj pasują, ale rozumiem zamysł. Powiedzmy, że przejdą, że będą w sam raz. Nigdy mi się to nie podoba. W zwierzakach też były takie stroje do jazdy konnej. I powiem wam, że średnio używam takich strojów i to też bardziej bym wolała dla kobiety. Jeżeli chodzi o cały strój, no to mamy coś takiego. Nie ma opcji. Jakby to chyba nie jest ten dodatek do strojów, jaki bym chciała. Te buty są fajne, muszę przyznać, do stroju eleganckiego, nawet do takich spodni by dały radę. Mamy też opaski, których nigdy nie używam, więc nie czuję w ogóle potrzeby. Co to jest? Nie widzę żadnej różnicy. Coś w nosie. Nie wiem, może się rozbierz. Robisz taką koszulkę i teraz mi to pokaż. Nie widzę. Nie widzę, co to ma robić. O, tu są paznokcie. Fajnie wiedzieć. Oby były też dla kobiety, bo dla kobiety mi się przydadzą. Stroje eleganckie widzę, że się pokrywają. Wszystkie. Spodnie też się pokrywają. Może znajdziemy coś, co jest nowego. Nie było już tam nic nowego, dlatego przeszłam już do kobiety. Kobieta też ma dziurową bluzkę i o ile... Nie, no też mi się to nie podoba. No nie wiem, do ćwiczeń, po domu, ale to wygląda jakby to nie chciała tego wyrzucić. Ja wiem, o co chodzi, że wilkołak i tak dalej przemienia się, rozwala t-shirt. Faktycznie do rozgrywek takich bardziej tematycznych to się przyda, do mnie niekoniecznie. Oj, matko. Bardzo ciekawy strój, ale nie, za to ten top jest fajny. Muszę przyznać, że ten top jest fajny z jakąś fajną spódnicą i już mamy okej, strój na jakieś wyjścia. Nie, ale to dlatego, bo ja nie lubię takich rzeczy. To też nie, bo nie lubię takich rzeczy. Znowu się powtarzam. Ale to nie jest dla mnie. To też nie jest dla mnie. To tym bardziej. Są to właśnie takie stroje pseudoszlacheckie, których ja nie używam. Tą bluzkę może w odpowiednim kolorze właśnie, z odpowiednim zmienieniem tych faktury, tych elementów, które miały wyglądać jak koronka. Może uda się to zrobić, żeby wyglądało ładnie. Nie. No nie, przepraszam, ale nie. Też bez szału. To jest ok, to można ugrać jakoś ładnie, więc ta bluzka, mogę powiedzieć, że mi się podoba. To wygląda jakby wzięła ciuch młodszej siostry, córki i tak dalej. To jest strasznie takie panciowate, muszę przyznać. Ale na przykład spodnie z dziurami są ok, czyli to na przykład przejdzie, moim zdaniem. Spódnica nie dla mnie, spódniczka też taka na dwa razy. Ta może w innym kolorze będzie ok, jakbym całą zrobiła w jakimś fajnym wzorze. Albo ta może być ok, jeżeli ją zrobię w jakimś fajnych kolorach. Może bardziej jednolitych, może bardziej szaro-szara, albo czarno-czarna, wiecie. Możemy nawet spróbować. Jakby to wyglądało, gdybyśmy... Nie wiem, która warstwa jest która. Ale gdybyśmy na przykład tą zrobili taką, będą zrobili taką, wiecie, coś na zasadzie dwóch mniej więcej podobnych tonów. Albo na przykład tą taką, a tą troszkę ciemniejszą. No, z tym, że nie przepadam za żółtymi spódnicami i innymi takimi rzeczami. Albo czerwona, wiecie, o co chodzi, żeby była... O, nawet jak daję ten sam kolor, to jest chyba lepiej. O, coś takiego. To już prędzej takie przejdzie dla... Powiedziałabym prędzej dla nastolatki. Ale powinno dać radę. To mi się też nie podoba. Właśnie to jest komplet dla jakiejś takiej panci trochę. Przepraszam za sformułowanie, ale nie wiem, jak inaczej nazwać. O, te czaty u kobiety bardziej mi się podobają niż u mężczyzny. Jeansy zawsze spoko.
Spódnica nie. To wygląda jak jakaś ośmiornica, też nie. Spódniczka fajna, w końcu coś krótkiego. Fajnie, bardzo fajnie. To jest na swój sposób interesujące, podoba mi się jak opływa ciało. Muszę przyznać, że to może być jakby ładne. To też. W zależności jak się ugra, to coś pod szyją. Mimo rękawów muszę przyznać, że ta sukienka też może wyglądać ładnie. To na co dzień? Kurde. Aż mnie zaskoczyły te sukienki. To jest na przykład również świetne. Wow. To oprócz tych strojów z boku, ale na przykład w takiej garsonce, patrzcie jaki dekolt. Elegancko wygląda. Znaczy trochę wulgarnie, trochę elegancko. Tylko bez tych pasów. To też mi się podoba. Ujdzie? Trochę taki zbyt sztywny styl u góry, ale ujdzie. Jeżeli chodzi o buty, no to zwykleczki takie i... O, te są brzydkie, tych nie chcemy. Kolczyki. Duże kolczyki. Muszę zmienić koszulkę na jakąś taką bardziej odkrytą. Bardzo ładny naszyjnik, inaczej kolia, bardzo ładna, podoba mi się. Jest taki pseudo-choker, ale trochę za duży. Jest jakaś pierdółka na ręce, czego nigdy praktycznie nie używam, ale w rzeczywistości też nie używam. Są paznokcie, no w końcu, chyba nie było jeszcze paznokci takich ładnych, długich. Nie wiem co to jest, po raz kolejny, nieważne. Powiem wam, że jestem zadowolona z ubrań dla kobiety. Wydają mi się w miarę interesujące. I z tego, co tak na szybko patrzę, to raczej wszystko się będzie powtarzać. Oczywiście nie sprawdziłam przedtem włosów, więc jeszcze na szybko włosy sprawdzimy. Tylko wybrałam już nastolatkę. Wydaje mi się, że to nie zrobi problemu. Bo tych fryzur... Chyba nie ma za dużo. Nie to, tylko to. Jest coś takiego i nawet nie wiem, jak to skomentować. Tego też może się powstrzymam. Okej, to jest ładne. To jest pierwsza ładna fryzura z tego dodatku. I druga w miarę spoko fryzura. No, powiem wam, że to się nie umywa do tych zmodów, które wydają się o wiele ładniejsze niż te oryginalne, szczególnie te koczki piękne, które są z dodatków. Bo brakuje mi czegoś takiego w Simsach, bo dostajemy coś takiego. Po prostu to wygląda jak dodatek, ale wiem, to nie te lata. No nie wiem. Nie jestem fanką, o. To może być spoko na jakieś wyjścia, chociaż nie używam takich rzeczy. No może na jakieś imprezy. Nie jestem zbytnio przekonana. Ja wiem, że w Simsach fabularnych może można użyć tych wszystkich rzeczy do jakichś fajnych historii, aczkolwiek ja nie jestem fanką. Jeszcze na szybko sprawdzę dzieciaczka i wydaje mi się, że to będzie wszystko w tej części materiału. Chcemy tylko... O, widzicie, tu nic nie ma ze strojów. Dzieci ogólnie zawsze tracą na tych... na tych dodatkach. Nie, jest coś dla dzieci. Jest strój wróżki. O, to jest w końcu coś fajnego dla dziecka. Wow, zrobili coś. Szapoba. No i tu znowu nie. No i tyle. Dzięki Simsy. Porobione. A czy dla chłopczyka coś? Co nieco? Niestety. No jest, strój. Dla chłopca? Dobra, przejdzie w ostateczności. Ale no to nie, to dla małego wróżka. I tyle. Tak naprawdę.
Jeszcze ostatecznie sprawdźmy dla Bobaska. Dla Bobaska to praktycznie nic się nie pojawia, więc jest smutek i żal. Ale co zrobimy? No, tak jak myślałam, nic nie ma. Tak więc wracam do rozgrywki, to znaczy zrobię sobie szybko rodzinę i przejdziemy do meblowania. Pokażę Wam dodatki, jakie są i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pojawiły się nowe cechy, takie jak fanka nadnaturalnych. Fani nadnaturalnych uwielbiają wszystko, co dotyczy nadnaturalnych simów. Czy są to wampiry, wilkołaki, czarownicy, czy coś innego. Lubią się kręcić w miejscach, gdzie bywają nadnaturalni simowie i zawsze mają coś szczególnego. Zniknęło. Coś szczególnego do powiedzenia, gdy spotkają się z nadnaturalnym simem twarzą w twarz. To jest na pewno coś nowego. Jest też oczywiście sceptyczka nadnaturalności, no to osoba, która właśnie wystrzega się takich rzeczy i nie interesuje ich. I szczerze mówiąc nie wiem, bo jest tu dużo cech, których nie pamiętam, ale z drugiej strony ja nie gram za długo w Simsy, przynajmniej w trójkę, dlatego dużo cech mnie w sumie interesuje i sama bym sobie w rozgrywce je dała, bo podobają mi się na przykład ta zbieraczka, czy tam coś takiego, nocny Marek, fajne sprawy. Nie wiem, czy to było, czy nie. Ale mamy naszą, już Wam powiem, Kali Numbers i ona będzie chciała być mistrzynią sztuk, powiedzmy. Więc do roboty. Wracam do Was już po jakby położeniu wszystkich dodatków i tak się to prezentuje z daleka, a teraz przejdziemy szybko do oglądania tych rzeczy z bliska. Więc tak, zaczynam od łazienki, są umywalki w fajnych kolorach, toalety, one są dosyć wszystkie w podobnych stylach, ale na przykład ta szara wanna wygląda świetnie. Akcesoria do kuchni to jest mistrzostwo. Ja po prostu nie mam słów. Chyba nigdy mi się tak nie podobały akcesoria do kuchni jak w tym dodatku i nie spodziewałabym się, że w dodatku Nie z tego świata będzie tyle fajnych rzeczy, ale mamy mikrofalówkę, mamy jakieś, wiecie co, może ja wejdę sobie w tryb budowania i będę sobie podglądała lupką. Coś mi się dźwięk wyłączył jak to robiłam, więc po prostu ja sobie go włączę, no już lepiej. Jest robot kuchenny, świetnie wygląda. Tu jest chyba stary parownik. Nie do końca wiem, do czego to jest. Gdzie jest ten stary parownik? Do czego to jest? Wytwarza jakieś gorące napoje. Okej, no to coś jak kawiarenka, jak ekspres do kawy. Lodówki, które, przepraszam, ale są zarąbiste. W ogóle te kolory, które... Ja wiem, że w Simsach 3 możemy kolory sobie sami ustalać, ale są, no szczerze, świetne. Kuchenki, bary. No bary to tak bez szału, ale kuchenka, to w ogóle wszystko tu w pastelach wygląda to prześwietnie. Są takie półeczki u góry zdobione, są takie kredensy w miarę fajne. Nie wiem, czy na tym można coś dawać. Mam nadzieję, że tak można fajnie salon umeblować. Są takie... gabloty dla miłośników owadów to się nazywa. No okej. Są takie kredensy, gablota alchemiczna. Bez szału. Są stoliki i stoliki, muszę Wam powiedzieć, również są świetne. I również to jest chyba druga rzecz, która najbardziej mi się podoba z tego dodatku. Mamy takie coś jak wiklinowe stoły kawowe. Są świetnie zdobione stoliki do kawy. Te również bardzo mi się podobają. Po prostu stolik miłośników kawy, ale przez ten wzór wyglądają kapitalnie. No i te są bardzo podobne w tych samych w tej samej kolorystyce, tylko mają troszkę inny kształt. Bardziej mi się te podobają niż te, no ale oba są fajne. To jest świetne, to jest naprawdę świetne, taka etażerka. Ja widzę to i na tym jakiś duży kwiatek, taki zielony. Dobra, kolejna rzecz. Są stoliki, również tutaj wiklinowe, takie zwykłe, w takim trochę starym stylu. Zwykła etażerka, niby nic, ale ten marmur tutaj w tym wydaniu wygląda naprawdę fajnie. To jest dosyć ciekawa rzecz, może bym to gdzieś widziała, ale jeszcze nie wiem, nie czuję na razie tego. Te stoliki widzę na przykład na ogrodzie bardziej niż w środku, a to jest studio jadalni.
A nie, ale za to to jest kapitalne, nie mogę się na to napatrzeć. Zwykły, prosty stół, jakby ktoś wziął drzewo, tylko odrąbał, wyszlifował i tak zostawił. Świetne, podoba mi się. Te okej, okay. Są fotele, te fotele, jakby te rodzaje są super, te wiklinowe też, niekoniecznie będą, te są świetne, no i w sumie te też można fajnie ograć. Krzesełka z takim drewnianym czymś tak nie za bardzo mi się podobają, te krzesła też nie bardzo. Ujdzie, aczkolwiek te są moim zdaniem są najlepsze. Krzesła świetne, ja je widzę z tamtym stolikiem gdzieś na balkonie. Nie na balkonie, tylko na tarasie albo w jakiejś fajnie urządzonej kuchni. Naprawdę wyglądają super. Kolejne wiklinowe krzesła, to mi się nie podoba, to jest takie gorseciarskie trochę. Trochę jak, o, krzesło gorsetowe, no wow. Trochę jak dla wampirów. To taka typowa kanapa z salonu u babci, bym powiedziała. Za to jest dosyć nowoczesne i fajnie wygląda. Ja cały czas powtarzam fajnie, przepraszam, mój zasób słownictwa jest bardzo mały. Interesujące, o, wygląda interesująco. Kanapy kolejne z taką, jak to się nazywa, spikowaną górą. Zarówno takie wysokie na mniej osób, jak i takie niższe na więcej osób. Kolejne kanapy w kolejnym podobnym stylu, tutaj jest jeszcze połączenie gorsyciarstwa i pikowania. Zwykłe stołki barowe, to jest bungalow wróżek, więc rozumiem, że wróżki mają swoje domki i to są właśnie dla nich mieszkanka. Łóżka takie bez szału, moim zdaniem akurat te. Za to te łóżka, ten rodzaj łóżek z baldachimem wygląda świetnie. Ale to też w takim bardziej trzeba by było zrobić sypialnię w takim klimacie właśnie takim drzewnym, dużo roślin, ja to tak widzę. Łóżka piętrowe, no to jak łóżka piętrowe, te z kolumnami nie za bardzo mi się podobają. Tutaj mamy łóżko, ołtarz, rozumiemy, że dla wampirów. Ten rodzaj łóżek z baldachimem ok, trochę tak jako sypialnia dla jakiejś księżniczki. Następnie mamy zegary starodawne i te malutkie bym prędzej użyła na jakąś fajną, dla przekoru, dałabym na nowoczesny stolik, nie na taki stary, tylko właśnie taki stary zegar dałabym na nowoczesny stolik. Jest jakaś gra grzmotni gnoma, są gry jakieś pazury, rozumiem, że to jest to wyciąganie zabawek. Kolejne zegary starodawne, są gadatliwe szczekacze, cokolwiek to jest. Szczerze mówiąc, gdzie to jest? To jest to chyba. To jest radio, okej, okay. Ogromne. Niezbyt mi się podoba. Gramofony, są kolejki. Taką kolejkę widzę na przykład w pokoju u dziecka na środku. Taką dziecku musiałby mieć naprawdę duże pomieszczenie. Są ule, z tego co kojarzę. Tak, ul panie żądełko, czyli są ule, jest bardzo dużo różdżek, więc ja je tak tu dałam zbiorczo, one się to każda troszkę różni, aczkolwiek jakimiś tam drobnymi rzeczami. Są trzy, znaczy to jest jeden rodzaj w trzech kolorach zrobiłam, po to, żeby zauważyć jak fajnie wygląda taki stolik. Podobają mi się głównie przez to, że mają takie surowe pionki, nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Mamy stację alchemiczną, mamy arenę mioteł i to jest takie ogromne, mamy lampę nastrojową, mamy takie lampy tutaj u góry, one niekoniecznie mi się podobają, za to te... Znowu wracamy do tych drewnianych, bo te drewniane moim zdaniem wyglądają naprawdę dobrze. Te niekoniecznie, to też bez szału, to bym ograła. I pewnie użyję tego nieraz. To też niekoniecznie, te mogą być, ujdzie, jak do salonu wampira, nie, to też jak do wampira do sypialni. I znowu wracam do czegoś, co mi się bardzo podoba, czyli w drewnianym stylu, prosta toaletka, tak? Prosta toaletka, świetna. Te przejdą, są ok, te tak niekoniecznie. Tutaj mamy regały, też takie bardziej w stylu wampirowym.
takim gotyckim, tak? Kolejne komody, tu jest niby dziecięca, bo mają jakieś wzorki, ale na przykład ten z balonem ja bym nawet użyła nie dla dzieci, bo to nie jest jakieś mocno uderzające, że to musi być dziecko. Niekoniecznie, nie podoba mi się ich kształt, tych komód, więc nawet nie wiem, czy kolorem ograła. Wracamy tutaj, jest szlifierka do klejnotów, nie do końca wiem jeszcze jak to będzie działać, mamy lampy nastrojowe, mamy jakieś kule odpowiedzi, krzak magicznych fasolek żelków, to może być fajne. I co my tu jeszcze mamy? Mamy trzy bary, też tak średnio mi się podobają. Są kwatery mieszkalne Kościldy. W części drugiej Simsów była sprzątaczka, czy w pierwszej części Simsów? Już nie pamiętam. Była sprzątaczka, chyba w pierwszej, która była kościotrupem. Więc cieszy mnie, bo chyba tu znowu to jest obecne. Lustra też tak, jakoś nie czuję tego stylu. Jak już przeszliśmy z tej strony, to wróćmy na lewą. I mamy szafy, powtórzę się, te niekoniecznie, to nie mój styl, te bym ograła, te tak średnio, no i kolejki jeszcze raz, bo powtarzają się przedmioty w zależności w jakim dziale siedzą. Mamy przeróżne, bardzo dużo różnych misiów, w bardzo wielu różnych wersjach, zarówno jakieś wampiry, jak i wilkołaki, wróżki, wymyśleni przyjaciele, robomisie, jakieś mumie, dżiny i czarownicy. Są konie na biegunach, jakieś półki, te skrzynki na zabawki, domki dla lalek, no takie rzeczy. Są auta, inaczej mówiąc samochody, takie starodawne, są wieszaki na magiczne miotły, no i są magiczne miotły. W czterech różnych egzemplarzach. Jest laserowy akcelerator molekuł antymaterii. Kojarzy mi się to z Harrym Potterem i z wskakiwaniem do budki na telefon. Tak, wiecie o co chodzi. Ja jestem dużą fanką Harry'ego Pottera. Znowu pojawia się zegar i te rzeczy się znowu powtarzają, a to dlatego, że tak jak mówię, te rzeczy były zarówno na przykład w przechowywaniu, a szłam działami, żeby nic nie pogubić i potem powtarzały się na przykład tam, nie wiem, nie w rozrywce, ale na przykład gdzieś w dekoracji, więc dlatego jest dwa razy. Są jakieś sterty książek, są jakieś osobliwości w butelce, jakieś takie pierdolety, że tak powiem. No, jakieś perfumki, nie, jakieś eliksiry, jakiś kosmita, uwięziony w butelce, no tak, takie rzeczy tu mamy. Jakieś różdżki, nie przechowywator, tylko taki case na różdżki, jakieś umywalki, jakieś takie stojaczki, jakieś takie ozdoby na talerze, kolejne piedestały. Zasłonki, inaczej markizy, manekiny, jakieś znaki, wazy, znaczy urna, jakieś barki, szyldy, duże szyldy, jakieś baseny, dywany na ścianę, ale ten wygląda fajnie. A w sumie chyba każdy z nich bym ograła, na przykład do salonu jako centralny punkt. Rzeźba z drewna, bardzo dobrze wyglądająca, zegar księżycowy, jakieś popiersia, gabloty, w takim też starym stylu. No i obrazy. Obrazy mamy przeróżne. Widzicie teraz je wszystkie. Niektóre różnią się tylko ramką, niektóre różnią się również obrazkiem, jaki występuje na nich. Jakieś popiersia różnych ludzi. No i są dywany, które trochę wyglądają właśnie jak plama, na przykład ten czerwony jak plama z krwi, ale te króliczki są przesłodkie, naprawdę. Ja je widzę, kompletnie je widzę u dzieci. Zasłony, okej, okay, no zasłony jak zasłony, ja jestem fanką dywanów, chyba wszyscy o tym wiedzą. Chociaż te cienkie fajnie wyglądają, to damy radę. To lustro jest bardziej wydziwiane, ale też takie, no, ujdzie. Jest ok, są jakieś donice, jest nasza simka,
stworzona tylko na potrzeby tutaj materiału, no i to by było jeszcze te dywany, takie kupa dywanów. I to by było na tyle. Nie patrzyłam chyba na okna i na drzwi, ale to zawsze traktuję w troszkę inny sposób. Wydaje mi się, że żadne pokrycie ścian właśnie nie jest możliwe do filtrowania, więc żadne ściany nam nie doszły. Tak samo żadne podłogi nam nie doszły, bo nie ma możliwości filtrowania. Jedynie co mogę jeszcze się zastanowić, to ogrodzenia, czy jakieś doszły. Tak, mamy jakiś płot stuletni, który wygląda tak. Niekoniecznie. Już tu mam chyba, tak, mamy filtrowanie. Mamy, już włączę kod. Okej, mamy drzwi z witrażem i one wyglądają fajnie. Robię po razy trzy, bo zaraz zobaczymy różne kolory. Te są okej, takie normalne, że tak powiem, dosyć nowoczesne, ogramy je. Te duże naprawdę wyglądają dobrze. Oczywiście musiałam nie... O nie, w końcu, ukryte drzwi. Tak, w końcu. W końcu możemy ukryć pomieszczenie. To mi się bardzo podoba. O, jak się cieszę, że tu weszłam. O, jak się cieszę. I teraz czekajcie, jak to się wchodzi. Stwórz styl chyba. Tak, i mogę sobie tutaj wtedy inne kolory dobrać. To trochę potrwa pewnie. Chociaż nie. Jest okej. To mi się bardzo podoba, ten pomysł. Te witraże... Okej, czyli... Dobra. Czyli mamy jakieś takie trzy różne... Ten pierwszy mi się najbardziej podoba, tylko zmieniłabym kolor po prostu drzwi. Ale dobrze, że jest taka możliwość. Te drzwi, no może w białej opcji przejdą. Natomiast ten kolor, wydaje mi się, każdy będzie pasował, więc jest ok, powiedziałabym. Zastanawiam się, czy właśnie jest jeszcze witraż na oknach, ale chyba nie ma. Może dam sobie tu obok. Okno jest, tego raczej będę używać, tego raczej nie będę używać, tego na pewno będę używać. Oj, ciężki wybór, bo tego też bym chętnie używała. Tego nie. O, do salonu, świetne, uwielbiam takie okna wielkie. Tego nigdy nie używam. I to jest ciekawe, ale też tego raczej nie używam. Dobra, no to dobrze wiedzieć, że jest coś więcej. Jest kolumna. No, wygląda ok. Wolałabym taką całą drewnianą, ale przejdzie. No i mamy kominki, których w sumie nigdy chyba nie sprawdzam, jak robię przegląd. Ale dla mnie trochę kominek jak kominek, znaczy, no fajnie, no ale to kominek. No, co tu więcej mówić? Jakby nie orientuję się, jakie rzeczy tu jeszcze mogą być z dodatku. Drzewa na przykład. Ogromne drzewa. Ja zawsze jakby nie używam takich drzew nigdy, bo są ogromne. Jakoś nigdy nie jestem fanką. Jeżeli chodzi o krzak, no to taki zwykły krzaczor. Kwiatków nie ma, kamyków nie ma. Jest pokrycie terenu nowe. Wspaniała trawa. Która wygląda w ten sposób. Bez szału. No i taka ciemna. Ta ciemna może by grała właśnie dla jakichś takich wampirów. Nowy typ posadzki. Okej, betonowa ścieżka. Jest nowa skała, jest nowy ruchomy piasek, który oczywiście nie ma żadnych cech, tylko wygląda jak ruchomy piasek, albo chcieliby, żeby wyglądał jak ruchomy piasek. I chyba to by było na tyle. Nie wiem do końca, co tu jeszcze sprawdzić. Wydaje mi się, że wszystko już sprawdziłam. Wzory dachów też się nie różnią. Przejdźmy sobie szybciutko, ale to naprawdę w takim trybie, bo już będę miała 40 minut tego odcinka. Mam nadzieję, że coś skrócę. Chciałabym bardzo, bardzo szybko przejść do samouczka. Lekcje. I zobaczymy, co nam przyszło nowego. Jest cykl księżycowy. Czyli w czasie pełni wilkołaki, zombie i duchy pojawiają się częściej w pełni. Okej.
Księżyc w pełni wywiera kilka niezwykłych efektów na miasto i różnych nadnaturalnych simów. Chciałabym wprowadzić do mojej rozgrywki element właśnie taki nie z tego świata. Jeszcze nie wiem co, ale chętnie bym to zrobiła. Zawsze możesz określić aktualną fazę księżyca patrząc na ikonę. Dobrze, czyli będziemy jeszcze mieli dodatkowe okienko, o to właśnie mamy, z fazą księżyca, czyli dochodzi nam kolejna ikonka. Mogę kontrolować cykl księżyca. No okej, okay. No to tu spoko, to nic takiego. Jest czarownik. Czarownicy są zdolni do panowania nad tajemniczymi mocami. Widzicie, co tu jest napisane, ale co jeszcze mogę powiedzieć? Moce czarownika naprawdę manifestują się w latach nastoletnich, gdy czarownicy mogą zacząć używać swojej różdżki. Dobra. Czarownik dostaje różdżkę, ale jeśli twój sim zgubi swoją różdżkę lub chce lepszą, może wybierać spośród kilku modeli wystawionych na sprzedaż w trybie kupowania, czyli to, co widzieliśmy. Każda różdżka w różny sposób wpływa na efektywność i sukces rzuconego zaklęcia, czyli ciekawe, czy im droższa, tym lepsza, czy po prostu jakoś to będzie losowo. Okej, poznają zaklęcia zdolności, będę otrzymywała komunikaty, gdy nauczy się czegoś nowego, wraz z podpowiedzią, jak używać danego czaru. Aha, czyli jest normalnie rzucanie zaklęć i pojedynkowanie się, czyli coś, co już było w pierwszej części, bo pojedynki, nie wiem, czy pamiętacie z Simsów 1, jak grałam, Janusza i Grażynę. Tam można było pojedynkować się już w części pierwszej, abrakadabra. Zajęcia są różne, od zapewnienia komuś szczęścia do przeklęcia sąsiadów plagą choroby. Okej. Okay. Czyli będzie fajna zabawa w sumie z tym. Mili czarownicy rzucają na innych simów dobroczynne zaklęcia, podczas gdy wredni czarownicy dręczą ich przykrymi przekleństwami. Każde zaklęcie magiczne ma koszt i będzie kolejny wskaźnik, ile magii ma dany czarownik. Jeżeli wiadomo, wykorzystamy to, moce będą tam słabnąć. Regeneracja... To jest latanie na arenie mioteł lub użycie jakiegoś eliksiru. Magiczne dłonie to wspaniała nagroda życiowa dla czarownika, która nie chce być skazana na używanie różdżki magicznej. Nagroda życiowa, okej. Okay. Która? Dobrze, jest odmienione. Czarownicy z magicznymi dłońmi nie potrzebują różdżek, a ich zaklęcia zawsze się udają. Fajny cel w sumie, zostać tam super czarownikiem. Jeżeli zauważyliście, że na przykład mam troszkę inny głos, to zapomniałam wam powiedzieć, ale ogólnie jestem chora. Znaczy, normalnie funkcjonuję, ale jestem na antybiotykach. No, tak więc, nie przedłużając. Komi z eliksirami, czyli można sobie kupować eliksiry. No, będzie coś jak sklep z warzywami, książkami i tak dalej. Tylko pewnie losowo się pojawiają rzeczy, bo tak jak tu pisze, z czasem sklep będzie miał w ofercie nowe obiekty, czyli pewnie im większy mam level czy coś takiego. Jeśli interesuje Cię sprzedawanie swoich eliksirów, mogę przynieść i sprzedać. Dostanę pieniążki, jeżeli się sprzeda. Wartość Twoich obiektów będzie z czasem malała. Im szybciej się sprzedadzą, tym większy uzyskasz zysk. Czyli też jest sposób na zarabianie pieniędzy. Jeśli chcesz szybko zarobić, spróbuj sprzedawać eliksiry podczas pełni księżyca. Okej. Okay. Co i tyle? Przemiana wilkołaka. No wiadomo, jak jest pełnia, to będą się przemieniać. Są wady, takie jak niekontrolowana potrzeba drapania mebli oraz paskudne maniery przy stole, a zaletami są na przykład możliwość polowania na obiekty kolekcjonerskie na świecie. Nigdy się tym tak naprawdę nie zajmowałam jeszcze w Simsach trójce, czyli bycie zbieraczem, ale to też jest fajny sposób na zarobek. Może któryś z dziedziców by się tym zajął. Wiadomo, im bardziej przywykną, to mają większą kontrolę, będą znajdywać lepsze rzeczy, będą mogli gryźć i przemieniać innych wilkołaków. Każdy wilkołak chce być przywódcą stada. To jest nagroda życiowa wilka alfa. Wow, czy mamy kolejną nagrodę życiową?
Po jej zdobyciu wilkołak staje się niepowstrzymaną siłą zdolną przemienić dowolnego ludzkiego sima w wilkołaka i za pomocą nowego przerażającego wycia wzbudzić strach w sercach wszystkich simów w zasięgu. Okej. Okay. Co jeszcze jakieś... będzie wróżka. Umiejętność alchemii, czyli możemy się uczyć ważenia eliksirów, no tak jak wiedzieliśmy potem sprzedawać, między innymi wzmocnienie energii sima lub przemianę w zombie. Wiadomo, muszę poznać przepis, pewnie składniki muszę znaleźć. Tak, czyli trochę tak jak już było w Abrakadabra, jak się tam robiło różne... eliksiry też trzeba było przynieść jakieś składniki komuś tam, żeby coś uzyskać, więc niektóre będzie można kupić, niektóre znaleźć na świecie. Nowy dziennik kolekcji jest. Na koniec użyjemy eliksir, który mogę użyć w grze albo wysłać do kogoś, więc fajna sprawa. Wróżka wróżek. Nie do końca było powiedziane, jak się stać czarownikiem, jak się stać, no zombie wiem, ale jak się stać wilkołakiem, rozumiem, że poprzez ugryzienie, a czarownikiem w części chyba drugiej Simsów można było się zaprzyjaźnić z czarownicą i ona mogła nas przemienić w maga, a nie wiem, jak tutaj to wygląda. No wróżki, no to wiadomo, chcą pomagać innym, albo płatają psikusy, każda użyta umiejętność wróżek kosztuje. Wróżki mogą używać swoich mocy do wpływania na innych simów, mają także wrodzony talent do malowania, rzeźbienia, ogrodnictwa, śpiewania, tańca i instrumentów muzycznych. Trochę jak simorośle? Chociaż nie, no bo wróżka raczej nie zachowuje się tak jak simorośl. Ale też ma jakieś tam korzyści z obcowania z naturą. To spoko, jakieś aury, okej, kreatywności i tam dalej. Gdy wróżek zarobi do szczęścia życiowego, może wykorzystać okazję, by stać się królem lub królową wróżków. Ciekawe, czy to też kolejna aspiracja życiowa. I to by było na tyle tutaj w naszych naukach. Co się dalej będzie działo, to już będziemy się bawić w rozgrywce. Ja Wam dziękuję za oglądnięcie tego przeglądu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!